zdrowia, szczególnie dla ludzi żyjących w socjalizmie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, socjalizm, co przynosi socjalizm? Socjalizm przynosi szarość, socjalizm przynosi cenzurę, socjalizm przynosi puste półki, no i socjalizm przynosi przemalowywanie historii. Stalin, kiedy przyszedł do władzy, no to on właśnie później jak swoją historię własną przemalowywał. Encyklopedie, które były, usuwał swoich towarzyszy. No Trockiego to zabił tam gwoździem czy tam hakiem do lodu. No ale przemalowywał. Wszyscy przemalowywali wszystkich tych z niedawnej przyszłości. W Ameryce teraz zaczyna się przemalowywanie 270 lat w sumie tej historii. No i to się odbywa na naszych oczach. Historia, no to jest najbardziej taka humanistyczna ze wszystkich przedmiotów. Ona pokazuje nam rzeczywistość od najróżniejszych postaci, od chłopa służby niewolnika, poprzez klasę średnią, poprzez arystokrację, pokazuje nam, co się działo w najróżniejszych krajach, na najróżniejszych kontynentach. No i stara się dać jakiś taki szczery i uczciwy przekaz tego, co ludzie od dziesiątek tysięcy lat, od setek tysięcy, no ale najbardziej powiedzmy ostatnie 2000, 5000 lat życia ludzkiego na tej ziemi, kiedy zaczęły się jakieś takie bardziej konkretne zapisy, no historycy przedstawiają to ludziom. Ludzie powinni w zasadzie się z tego nauczyć i wyciągać jakieś wnioski, co działa, co nie działa, tak? Konserwatyzm polega na tym, że patrzy się na to, co działało i co pracuje, przepraszam, a tak zwany socjalistyczny postęp polega na tym, że w zasadzie wymyśla się jakąś ideologię i stara się ją zrobić i żeby działała. No większość czasu jednak te postępowe ideologie nie działają, bo są za bardzo radykalne i idiotyczne. Idiotyczne, nie słuchają tych konserwatywnych, wypróbowanych metod. No i teraz jest historia w Ameryce i na całym świecie. W zasadzie historia zaczyna być traktowana nie tyle jak historia jako przekaz ludzi dla ludzi, tylko w zasadzie jest jak maczuga. Jest jako maczuga, jest używana, żeby wziąć i przywalić. Wyrwać coś tam z kontekstu, wyrwać jakąś kawałek historii, tydzień zachowania jakiegoś człowieka, czy jakieś konkretne zdarzenie i przedstawić to jako całkowite jego pełne życie. No, największym przykładem tego jest po prostu hitleryzm, tak? Wszystko na dzień dzisiejszy to jest dla ludzi, którzy się nazywają postępowymi, wszystko, co im się nie podoba, nie jest po ich linii, to nas przezywają wszystkich innych faszystami, tak? Ktoś słucha nawet Mozarta, no to nazywają go faszystami. Ktoś mówi o jakiejś tam broni, no to nazywają go faszystami. Ktoś mówi, że nie podoba mu się alfabetyczne towarzystwo, no bo dwóch facetów to nie jest biologicznie przystosowanych do tego, żeby mieć dzieci. To jest nazywany faszystą. Wszystko jest faszyst. Tylko dlatego, żeby zniszczyć po prostu. No wyrywają z kontekstu. Aleksandra Ocasio-Cortez, niecałe 30 lat reprezentantka, ona mówi, że w Ameryce są obozy koncentracyjne. Ludzie przechodzą przez granicę nielegalnie, nie składają tam papierów, no składają o jakieś pozostanie i ona nazywa to obozy koncentracyjne. Dzieciaki tam siedzą, grają sobie w gry, mogą wrócić do swojego kraju, kiedy chcą, mają 3 razy dziennie jedzenie, grają sobie w basketbol, czy w szachy, czy cokolwiek tam jest i ona to nazywa faszyzm i obozy koncentracyjne. I ona mówi w ten sposób, że Ameryka musi się nauczyć o swojej historii. No gdzie jest ta historia? Nie ma. Jest po prostu używane słownictwo młotkiem, maczugą, żeby zatłuc przeciwnika. No i teraz jest
problem właśnie z figurami historycznymi, z osobami historycznymi. George Washington, stolica kraju jest nazwana Washington, chcą go zlikwidować. I Thomas Jefferson czy Woodrow Wilson, no oni dwóch pierwszych miało powiedzmy niewolników, no ale kto nie miał niewolników? W Polsce właściciele, dziedzice mieli chłopów pańszczyźnianych, w Afryce do tej pory mają niewolników, w Afganistanie niewolnictwo jest popularne jeszcze dzisiaj, także w Ameryce ściganie tych ojców niepodległości amerykańskiej i przemalowywanie to jest po prostu nieprawdopodobne. W San Francisco szkole właśnie mówiąc o przemalowywaniu jest 160 metrów taki wielki na ścianie freski takie namalowane, no i tam była cała ta właśnie historia Washingtona w kilkunastu tam obrazach, no i między innymi tam jest pokazane, że Washington miał tam niewolników, no on ich tam wyswobodził, ogólnie rzecz biorąc niewolnicy, no to mieli wikt i opierunek, oczywiście byli sprzedawani i kupowani, no ale chłop pańszczyźniany też w wiosce był kupowany czy sprzedawany. Prawo pierwszej nocy dla dziedzica, no to też istniało. Dziedzic zawał małżonkowi, powiedzmy, prawo do upolowania jelenia, no i on sobie poszedł tam, jeżeli się zgodził, że dziedzic może przespać się z jego żoną, nowa krew jakaś mogła zajść w ciążę albo nie mogła zajść w ciążę, no ale chłop, jeżeli się zgodził, no to szedł polować na jelenia, no i wychodził na jelenia, ale cała wioska, powiedzmy, była kupowana i sprzedawana, tak jak murzyni. No tyle tylko, że murzyni w czarnej Afryce w środku byli łapani przez innych murzynów, sprzedawani na wybrzeżu do Arabów i Żydów i dopiero wtedy do Ameryki znajdowały się te wszystkie sytuacje niewolnicze, czy właściciele niewolników. Tyle tylko, że przez pierwsze 50-100 lat, no to nie było niewolnictwa, to kolonie angielskie, no to tutaj to przyjeżdżali ludzie w desperacji, pierwsi pielgrzymi to byli ci, którzy się po prostu odwrócili od Anglii, no bo w tym czasie właśnie kościół anglikański ze względu na to, że Henryk VIII, powiedzmy, tych 7 żon swoich im gardła podrzynał i się powiedział papieżowi, że też go poderżnie, no to ci wszyscy pielgrzymi, ci pierwsi ludzie, którzy trafiali do Ameryki, no to byli właśnie te kolonie tych super ortodoksyjnych chrześcijan, którzy po prostu dla nich Biblia była święta, no i nienawidzili króla angielskiego jako papieża Anglii, kościoła anglikańskiego, no i Watykanu jako Watykanu. New York Times w ogóle się zwariował, no oni teraz zrobili projekt tylko 1619, no to rok, kiedy powiedzmy tam się zaczęło te osiedlanie w Ameryce, no to oni zaczęli tłumaczyć, że wszystko w Ameryce zawdzięczane jest niewolnikom. No nie ma Pułaskiego, nie ma Kościuszki, nie ma 500 tysięcy ludzi, którzy walczyli przeciwko niewolnictwu, no bo wojna secesyjna, no to zginęło 500 tysięcy białych ludzi na południu i na północy, tak? Także to jest straszna liczba. W Brazylii, powiedzmy, było 10 razy więcej niewolników niż w Ameryce, no ale to nie ma znaczenia. Powiedzmy, w wielu krajach to jeszcze niewolnictwo było ładnych kilka czy kilkanaście lat po tym, jak w Ameryce je zniesiono, ale to nie ma znaczenia. No, New York Times mówi, że w zasadzie Ameryka jest zbudowana na niewolnictwie. Nie ma tych polskich chłopów, którzy przyjeżdżali do Jamestown i tam wypalali smołę i tak dalej. Nie ma. Wszyscy są tylko niewolnicy. Nie ma milionów tych Irishów, którzy z głodu przyjechali. Nie ma. Nie ma Włochów, Italiańców, Niemców, Ruskich. Nikogo nie ma, są tylko niewolnicy. Niewolnicy zostali, po prostu opanowali całą Amerykę i nikt inny nie ma prawa do tego powiedzieć, że budował. To jest makabra.
socjalistyczna, przemalowywanie historii. No i teraz, i najgorsze, że jest uzbrojenie tej historii. Ta historia, no to w zasadzie powinna przedstawiać prawdę i jakieś fakty, ale teraz na tych koledziach ci wszyscy profesorowie, ci wszyscy hipisi z lat 60., no to oni w zasadzie byli maoistami, byli zwolennikami mordercy Che Guevary, no i oni opanowali szkoły, ty wszyscy akademicy wprowadzali powolutku właśnie ten marksizm, leninizm i ten socjalizm, i oni widzą, teraz ostatnio była taka debata demokratów, no jeden demokrata, socjalista wyszedł i on mówi tak: jest bardzo dużo pieniędzy w Ameryce, no tyle tylko, że w niedobrych rękach. No i właśnie tak socjaliści myślą, tak jak w Rosji bolszewicy zrobili, po prostu wyssali tą Rosję, która mogłaby być bogatym krajem, tak jak Polskę wyssali, tak jak Wenezuelę wyssali na naszych oczach. W sumie 20 lat temu jeden z najbogatszych krajów wyssali. No i ciągle tłumaczą, walczą z normalnymi, krzycząc na normalnych, że powiedzmy mniejszości są niedoreprezentowane. No i zmieniają historię, bo teraz ostatnio było takie poświęcenie statku, nie poświęcenie, no by była jakaś taka sytuacja, że tam statek w czasie II wojny światowej, no i zginęło tam ileś kilkaset osób, no to zaczęli protestować, że na tych tablicach nie ma nazwisk Murzynów i kobiet. No i nie dało im rady wytłumaczyć, że statek w czasie II wojny światowej, no to nie miał ani kobiet, a Murzyni też nie chcieli w sumie pływać, bo jedną z tych takich jednostek wojskowych murzyńskich, no to robi No to zrobili, powiedzmy, wojskową lotniczą, no ale Murzyni nie bardzo chcieli. No to tak samo nie chcieli, powiedzmy, Polacy pod zaborami walczyć, tak samo i Irlandczycy nie chcieli walczyć, no bo Irlandczycy uzyskali niepodległość mniej więcej w tym samym czasie, co Polacy około tej, po zakończeniu II wojny światowej. Także nie chcieli walczyć, tak samo i Murzyni. Murzyni w zasadzie nie przywiązywali wagi do tego, żeby walczyć dla białych. No to tak było w czasie wojny cywilnej, pomimo że biali walczyli o ich zniesienie niewolnictwa. Tak było w czasie wojny tej właśnie secesyjnej, tak było w czasie pierwszej wojny światowej, tak było w czasie II wojny światowej, no i tak było w czasie wojny w Wietnamie. Także Murzyni jako tacy, oni mówią, że biali, to jest białych wojna i nie będą walczyli. No i co teraz się dzieje z tą historią? No historia w zasadzie jest zakłamywana, jest oszukiwana. Historia zamienia się w towarzystwo wzajemnej adoracji. Ludzie po prostu sobie przychodzą wchodzą do tych jaskiń, gdzie jest echo i powtarzają tylko socjalizm, 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 i tam nie ma prawdy, nie ma tej możliwości, żeby popatrzeć na historię, jakąkolwiek ona była, no bo trzeba się nauczyć, trzeba zrozumieć, trzeba przemyśleć, czy ten Washington, on miał tych niewolników, no to miał, no zrobił tą Amerykę wolną, wypuścił tych niewolników, dał im rozpiski na to, że już są wolnymi, no jest jakiś taki ewolucja, jakieś zmiany, no ale nie, socjaliści przychodzą i po prostu chcą zmienić za kilkanaście lat, no to będą żądali, no może już za 2 czy 3 lata będą żądali zmiany nazwy stolicy Washington na, nie wiem, na Che Guevara albo Mao Tse-tung, tego rodzaju. Na Ameryka dostaje kopa, ci biedni
konserwatyści, po prostu ludzie, którzy wierzą w uczciwość, wierzą w Boga, wierzą w rodzinę, wierzą w normalną rodzinę, no to są spychani. Są spychani przez te 10% krzyczących nieustannie i biegających z maczugami. I ci ludzie wariaci, po prostu zboczeńcy, wariaci, nienormalni, socjaliści, oni rozpierniczają Amerykę. Oni rozpierniczają Amerykę. Także jeżeli jesteś Polakiem, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, nie głosuj na demokratów, nie głosuj na socjalistów, głosuj na Trumpa, pomimo że podpisał te 447, ale pamiętaj, zobacz, kto podpisał na początku tą cały ten bill. Na początku 447, no to demokraci podpisywali i to z reguły Żydzi. Senatorów teraz też przekonali. A kto jest winien w Polsce? W Polsce są winni ci zdrajcy na wiejskiej. Także pamiętaj, nie głosuj na demokratów, nie głosuj na socjalistów ani w Polsce, ani w Ameryce. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj powiadomienia, pisz pytania, zadawaj pytania, pisz swoje opinie i do następnego.